Liczne grono osób odwiedzających Galerię Świdnicką w minioną sobotę świętowało pierwsze urodziny Stowarzyszenia Jula, które niesie pomoc dzieciom chorym na białaczkę. W tym dniu akcja pomocy przeprowadzona była dla Natalki i Gracjana. Po raz kolejny gościmy w progach galerii Stowarzyszenie Jula i Stowarzyszenie Kropla Życia. To pierwsze stowarzyszenie powstało, aby upamiętnić dziewczynkę, której niestety nie udało się wygrać z chorobą nowotworową. Pod egidą jej przyjaciół, jej rodziny powstało stowarzyszenie, które dzisiaj próbuje zdobyć środki i zdobywa te środki, by wspomóc inne chore dzieci i być może zdążyć je po prostu uratować. Dzisiaj świętujemy rocznicę istnienia stowarzyszenia, naszej działalności, a myślę, że Galeria Świdnicka to takie dobre miejsce, gdzie możemy robić to wspólnie z mieszkańcami naszego miasta, także tymi wszystkimi, którzy tutaj przybędą, aby wspólnie świętować ten dzień. Stowarzyszenie powstało rok temu po śmierci Julii Kujacz, 10-letniej dziewczynki chorej na białaczkę. Wtedy postanowiłem, aby właśnie pomóc szczególnie tym dzieciom, które są dotknięte tą chorobą, za zgodą rodziców powstało stowarzyszenie, które właśnie nosi imię Julii, w skrócie Jula. Staramy się pomóc dzieciom, które zmagają się właśnie z tą ciężką chorobą. Obecnie mamy 2 podopiecznych. Jest to 4-letnia Natalka z Żarowa i 4-letni Gracjan z Pogorzały, dzieci chore na białaczkę. I właśnie poprzez takie akcje jak ta dzisiaj, poprzez zbieranie krwi, ale także naszą obecność, chcemy pokazać i przede wszystkim pomóc tym dzieciom, aby przywrócić uśmiech na ich twarzy. Podczas urodzin została również przeprowadzona zbiórka krwi przez Klub Honorowych Dawców Krwi Kropla Życia ze Świdnicy, dzięki której tylko w ciągu kilku godzin udało się zebrać 9 litrów tego życiodajnego płynu. Stowarzyszenie Kropla Życia propaguje krwiodawstwo na terenie Świdnicy i w okolicach i też obchodzi urodziny, ale już trzecie. Zbiórka krwi została połączona tylko dlatego, że stowarzyszenie nie odłączy pomagać się chorym na białaczkę, a białaczka jest leczona głównie krwią. Dlatego postanowiliśmy, że jeżeli mamy pierwsze urodziny w Galerii Świdnickiej, nie może zabraknąć naszego Centrum Krwiodawstwa, które pobierze krew od klientów w galerii. Na razie krew oddało 15 osób, ale myślę, że skończy się około 20, bo jest jeszcze kolejka potencjalnych dawców. We wspólną zabawę zorganizowaną w Galerii Świdnickiej zaangażowali się uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych, Studio Katarzis, Młodzieżowy Dom Kultury, Szkółka Baletowa i Friki Tiki z występami artystycznymi. W okresie przedświątecznym nie mogło oczywiście zabraknąć bożonarodzeniowych akcentów. Po raz drugi poprosiliśmy świdnickie przedszkolaki, świdnickich uczniów, a także uczniów i przedszkolaki z miejscowości podświdnickich o pomoc w przystrojeniu galerii. Jak widać, efekt jest wspaniały. Wykonały nam kilkadziesiąt kolorowych bombek, prześcigały się w różnych pomysłach. No i mamy taką nietypową, bardzo oryginalną i przepiękną dekorację świąteczną. Mamy warsztaty, mamy jarmark świąteczny, na którym można kupić piękne stroiki, bombki, coś smacznego na stół wigilijny czy świąteczny i występy dzieci, które umilają nam dzisiaj pobyt kolędami i tańcami. Nauczyciele, rodzice i dzieci naszej szkoły zrobiły piękne ozdoby w formie stroików, świeczek, wszystko co tylko zamarzycie. Czy jest zainteresowanie? Są chętni, kupują? Tak, bardzo duże zainteresowanie. O godzinie 9 już sprzedaliśmy prawie połowę towaru, także jest duże zainteresowanie. Wyroby różnego typu, ceramiczne, te które powstały w przykładowo pracowni solarskiej czy chociażby ślusarskiej, no wielu innych różnych. Tak, plastycznej. Wszystkie wyroby zostały odręcznie wykonane przez naszych podopiecznych, z pomocą naszych terapeutów oczywiście. Odsprzedaż tych produktów zasili tutaj budżet na wszystkie wycieczki, wszelkie sprzęty rehabilitacyjne. Posiadamy również cegiełki, które odsprzedajemy charytatywnie. Tutaj wszystkie te stroiki mają
nie tyle kosztować, mają zachwycić człowieka, prawda? Nie są za drogie. Chcemy po prostu też pomóc tutaj podopiecznym rozwinąć się, zakupić nowy sprzęt. Jarmark Bożonarodzeniowy będzie gościł w murach galerii jeszcze do końca tego tygodnia, więc serdecznie zachęcamy do szukania inspiracji świątecznych właśnie w Galerii Świdnickiej.